Фейзелтоном? Нет, кто есть? Найпер. Coraz trudniej o gładką czarownicę. A chciałoby się trochę poswawolić, nie? Jeszcze zapiszemy. Pan Junior twierdzi, że umarł. Wszystko oddam z procentem, tylko dajcie mi tydzień! Pan Junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek! Płacisz w terminie, masz ochronę! Nie płacisz! Pomocy! I czego się drzesz, głupia, co? Rycerz na białym koniu się uratuje? Prawie. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Wespula ma teraz nową ochronę. Tak? Niby czyją? Moją oczywiście. Moją. Mam konkurencyjne ceny. To zobaczymy jeszcze jak z jakością usług. Gin, durniu! Siakrę. Wszystko we krwi, wszystko. Tyle roboty i na nic. Nie ma za co, naprawdę. Przepraszam. Nie zrozum mnie źle, jestem wdzięczna, ale... dorobek życia. Wszystko przepadło. Nie wiem, czy mnie pamiętasz, ale kiedyś już się spotkaliśmy. Nie. A, czekaj, czekaj, poznaję. Ty jesteś ten wiedźmin, co go prawie trafiłam doniczką, jak... no... Jak wyprowadzałaś Jaskra przez balkon. Właśnie w jego sprawie przychodzę. Wiesz, gdzie się podziewa? Pewnie łajdaczy się gdzieś, bażant zachrypnięty, łajza kłamliwa. Oho, chyba ci czymś podpadł. Tym, co zawsze buchaj od siedmiu boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co? Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo. Wpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach. Potem to... a, wywaliłam go na zbity pysk. Jaskier pytał o twoje koleżanki z pralni? Nawet jak na niego, to niezbyt subtelne. Może lubi dziewczynę w mydlinach? Może. Ale o co dokładnie ci pytał? No ogólnie, jak tam jest w tych łaźniach. Czy mam tam jakieś znajome, jakie są godziny pracy? Nie wiem, może chciał którąś zatrudnić w swojej karczmie, a ja się niepotrzebnie zirytowałam. Ta dziewczyna z przystani. Co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. Ta, prędzej z Kurwiru. Gorset miała tak ściśnięty, że o małe jej gały na wierzchnię wyszły. Jemu zresztą też, mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. Dzięki za pomoc. Za dużo mi nie powiedziała. Słuchaj, jak już znajdę Jaskra, pozdrowić go od ciebie? Nie, znaczy tak, tylko... powiedz, że jest matą, ale mógłby czasem zajść. No, w dupę jeża, widzisz. W dupę. Dobra, co tu mają ciekawego? Kubek i toporek. Żytwa. Żytwa. Nic nie ma? O, za cipy jedne. Dobra, czekaj. Godzina starczy.
Już zdrów jestem, Maryśka. No proszę, kolejny dziwotwór. Wieczny ogniu zbawy od dni w Gardczyków. Witam, witam i zapraszam. Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Ty jesteś Elihal? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. A, o to chodzi. Zaczekaj tutaj. Teraz lepiej? Elihal. Czy ty i Jaskier, znaczy, jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. Proszę. Nie, chyba nie chcę wiedzieć, co było dalej. Nie przesadzaj, nie był aż tak pijany, żeby się nie zorientować. Zresztą mężczyźni mnie nie interesują i od razu mu to powiedziałem. Na szczęście Jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem. O kurde. Wiem, że to nie moja sprawa, ale dlaczego właściwie? Dlaczego się przebieram? Cóż, kiedy byłem mały, marzyłem, że jak dorosnę, zostanę doplerem. Ale zostałem krawcem. I wtedy odkryłem, że dzięki strojom ludzie też mogą dać wyraz bogactwu swojej osobowości. Mogę jednego dnia być redańską hrabianką, a następnego oprychem z doków. To prawdziwa wolność. Aha. A ty nigdy nie chciałeś stać się choć na chwilę kimś innym? To chyba strasznie nudne ciągle być wiedźminem. Mnie się jeszcze nie znudziło. O czym rozmawialiście z Jaskrem? Pytał cię o coś szczególnego? Niech pomyślę. To była taka zwykła pogawędka. Chociaż rzeczywiście wypytywał ciągle o Kalksztajna. Gdyby nie to, że wyjaśniliśmy sobie z Jaskrem wszystko na początku, pomyślałbym, że coś go łączy z tym alchemikiem, bo zachowywał się jak stęskniony kochanek. Koniecznie chciał się z nim spotkać. Kalksztajn jest w Nowigradzie? Też chętnie bym się z nim zobaczył. Niestety spóźniłeś się. Niedawno dopadli go łowcy czarownic. Spłonął na głównym placu. Ale nim zginął, o, działo się. Po stosie zaczęły się ganiać ogniste zwierzęta, które potem wybuchły, wzleciały w górę i utworzyły na niebie napis. Naprawdę? Jaki? Radowid to stara kurwa. Oh, good job. O kurde. Jaskier bywał w twojej szwalni? Kilka razy namawiałem go na porządny dublet. Niestety najczęściej przychodził z guzikiem do przyszycia albo dziurą do zacerowania. Kiedy widziałeś go ostatnio? Jakiś czas temu. Przyszedł z jakimś kubrakiem z Oltana i upierał się, żeby doszyć tam jeszcze jedną kieszeń. Było to trochę dziwne i miałem wrażenie, że przyszedł raczej dlatego, że chciał pogadać. No nic. Dzięki za pomoc. Miło było poznać. Polecam się. Gdybyś kiedyś potrzebował nowych spodni albo kamizeli, wiesz, gdzie mnie szukać. A on jest kupcem, dobra. Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć... A kurde. Obejrzę twój towar. Gdy... O, jest po prostu zbyt piękny, żeby to było prawdziwe. Bywaj. Bywaj. Czekaj, mam level. Level up.
ma być tak. To ma być tak. Do ataku. Ściąg. Chemia. Zielony mu tak. Mam czerwonego, żeby ulepszyć. Niedobrze. Sobie dmuchać nie dajesz, co? Dobra. Teraz gdzie? Teraz tu. Boże. A tu upadł poddaka. Daj, płatka. Wynoś się z tych krzoków. Pracy nie ma? Dobrze. Dobra, zobaczymy co jeszcze, kurde, ty czeka, kurde. Masakra, teraz to się uśmiałem, naprawdę. Gdzie, co? Gin, szmato. A, jest płatka. Idziemy. Naprzód. Też chciałbyś zarobić, co? Ła! Nie pchaj się! Bo co? Odpocznij. Jedź, płotka. Jedź, płotka. Ziarnko do ziarnka uzbiera się miarka. To jest obraza majestatu wiecznego ognia. Nie dalej jak rano moja Greta przyniosła wieści z targu, że w jednym domu... Idziemy zabijać potwory! Twoja Greta zaś... To willa baronowej Lavalette? A co się to obchodzi? Pani nie zadaje się z byle kim. Za wysokie progi, wiem. Dlatego przyszedłem do jej pokojówki, Molly. Nie zawracaj głowy. Baronowa właśnie wyjeżdża. Zejdź z drogi. Witaj, Wiedźminie. Ciekaw jestem, co tu robisz. Bo nie wierzę w zbiegi okoliczności. Geralt z Rivi, zabójca potworów i mojego syna. Masz rację, generale. Moja wizyta to nie przypadek. Szukam tu kogoś. Zbędny wysiłek. Kapitanie, ten człowiek nie ma tu wstępu. Morwanie, wybacz, ale odechciało mi się wyścigów. Przychodzić do kobiety, której zabiło się syna? No, myślałem, że wiedźmini mają lepszy instynkt samozachowawczy. Szukam dziewczyny o imieniu Molly. Podobno tu pracuje. Masz nieaktualne informacje. Molly już tu nie pracuje. Wiesz, kim była Molly. Wiesz, że już tu nie pracuje. To może wiesz też, gdzie ją można znaleźć. O tej porze prawdopodobnie popija poncz i zastanawia się, którego konia obstawić. Nie jestem w nastroju do żartów. Ja nie żartuję. Po śmierci Ariana siostrzeniec Luizy przyjechał złożyć jej kondolencje. Zobaczył Molly i są już po ślubie. Aktualnie czekają na spadek. Baronowa straciła syna, więc majątek przejmie po niej właśnie ów siostrzeniec i pani La Attard. Do niedawna zwykła Molly. Ślub dla pieniędzy? Ciekaw jestem, czy Molly zakochała się w nim, czy w spadku.
Tego na razie nie wiadomo. Ja obstawiam, że i siostrzeńca, i spadek darzy równie wielkim uczuciem. W takim razie gdzie znajdę świeżo upieczoną panią La Attard? Nasza mała Molly ma nową pasję. Wyścigi konne. O ile wiem, powinna być teraz w willi hrabiny Wegelwood. Właśnie się tam wybieram. A skoro pozbawiłeś mnie towarzystwa Luizy, może zgodzisz się ją zastąpić? Czemu nie? Cóż, jeśli jest tam Molly? No to w drogę. No, jesteśmy na miejscu. Ładnie tu. Powiem ci, że w całej tej okolicy najbardziej intrygujące są rumaki. Interesujesz się nimi? Wszystkie są dla mnie takie same. Każdego nazywam płotka. Dziwne podejście. Ta siwa to kantarella, klacz po kachirze, czempionie z wole. Ta, siwy to ładny kolor, również koniom w nim do twarzy. Ten kary to mój faworyt, Nemrod, czystej krwi Nilfgaardczyk. Aż dziwne, że ci nie zasalutował, generale. A ten kasztan i gniady? Kasztan to grom, pełnokrwisty redańczyk. Waleczny, ale jak dla mnie zbyt nerwisty, trudny w prowadzeniu. A tamten gniadosz pochodzi z Zerrikanii. Lord de Volte kupił go niedawno, niewiele o nim wiem, choć zerrikańskie konie są bardzo wytrzymałe. Nazywa się Rupert. Znasz się na koniach, co? Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, wiedźminie. Staram się z niego nie spadać. A co byś powiedział na mały wyścig? Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się prosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło. Wykonane w stolicy Nilfgaardu z piękniowej skóry. Dlaczego nie? Zobaczę, czy jeździsz na koniach równie dobrze, jak się na nich znasz. Znakomicie. W takim razie wybierz sobie rumaka. Rupert wydaje się całkiem niezły. Spróbuję cię wyprzedzić na gniadoszu. W takim razie ja dosiądę kantarelli. Rumaki już osiodłane. Zaczynajmy. Zobaczymy, czy to dobry wybór. Wszyscy gotowi? Jedziemy! Kiedy ostatnio... Naprzód! Dalej, Wiedźminie! Pokaż, na co cię stać! Nie oszczędzaj rumaka! Dalej, Wiedźminie! Pokaż, na co cię stać! No, przecież pokazuje. Nie widać? A! Całkiem nieźle szła ta płotka, którą wybrałem. Niezwykłe. Już dawno nie przegrałem gonitwy. Gratuluję. Należy do ciebie. Spójrz tam, pani La Attard właśnie przybyła. Kto? Dawniejsza Molly. Zobacz, stoi tam. Ach tak, dzięki.
Zabawię tu jeszcze jakiś czas. Daj znać, gdybyś chciał wrócić ze mną do miasta. Molly. Którego obstawiasz, pani? Waham się między Karym Ogierem a tamtą siwą klaczą. Przepraszam, ale chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Jestem Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji? Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj. Opowiadał mi o waszych przygodach. Jak zagrzewał cię śpiewem do walki, jak okiełznał Kejrana grą na lutni. Mówię dosłownie, nie byłoby mnie tu, gdyby nie Jaskier. Przyszedłem o niego zapytać. Wiesz, gdzie się podziewa? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Odkąd jestem panią Laatart, nic, tylko jeżdżę na bale, rauty i inne, no, te... asamble. To bardzo męczące. Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc? To taka miła dziewczyna. Jaskier chyba myśli, że dalej sprzątasz u lawaletów. Bo nigdy mu nie powiedziałam, że przestałam. Nie chciałam, żeby zaczął mnie inaczej traktować. A twój mąż nie ma nic przeciwko waszej starej przyjaźni? Skąd? Dziubdziuś bardzo się cieszy, że Jaskier uczy mnie savoir vivre. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Na co mu była barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świetle księżyca. Powiedział, że będą truskawki, takie wino z bąbelkami, że będzie mi śpiewać arię, ale potem już się nie widzieliśmy. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry? Ależ ma, widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego nie podobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Matki pewnie też. Może. Ale widać było, że się o nią troszczy. Niósł za nią pakunki i w ogóle... Wiesz, gdzie znajdę tę jego siostrę? Oj nie. Jak spytałam Jaskra, kiedy ją odwiedzimy, to się jakoś speszył i zmienił temat. Dzięki, bywaj. Dziękuję, Molly. Czekaj, zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił. A ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle. Wszystkim jak leci. Ach, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. O, Geralt, jesteś. Chcesz już wracać? Ja wrócę. Chętnie. Co tam? Do Nowigradu jest spory kawałek, a w towarzystwie droga mija szybciej. Jestem tego samego zdania, a więc ruszajmy. Dobra. No i jesteśmy na miejscu. Dzięki za towarzystwo. I wzajemnie. Do zobaczenia. Dobra, tu mamy kolejną tablicę. Kurde. To jest Marbello. Dobra,
Teraz... A, tu jest ta... Trzymy. Łaźnie są w Srebrnym Mieście. Polecam wizytę. Wznośmy mogę... No i pognałem za ci bratkę. Ma takie dziwne oczy? I co, dopadłeś go? A gdzie tam? Czego tu? Jestem nowym kucharzem. Jestem nowym kucharzem. A to, co ci wystaje zza pleców, to noże kuchenne? Zabieraj się stąd, przybłędo. Won. Won? Właśnie na cycki. Dobra, muszę iść znaleźć jakąś inną. Napisałbyś dla niej jakiś sonet? Tędy jeszcze tu można wejść. A tu tędy coś można wejść, chyba. No. Po całym mieście. Kim jesteś? Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż! Wybacz pani, że się zakradam. Jestem Geralt, przyjaciel Barda Jaskra. Geralt z Rivii? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Co tu robisz, przybłędo? Jak się tu dostałeś? Nikt nie wchodził od frontu. Klnę się na wielkie słońce, panienko. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to... to Fryderyk François de Bergerac. Nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani jeszcze przed chwilą mówił, że jest kucharzem. To oszust. Widzisz, Fryderyku? Mówiłam ci, żebyś nie żartował ze strażnikami. W ogóle nie mają poczucia humoru. Zaprowadź pana de Bergerac do sal treningowych. Migiem! Tak jest, panienko. No, prowadź. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Ja też. Panienka Roza to kapryśna bestia, a jak to będzie ostrza nieznalitości. Drewniany weź. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić. Tu się pan ambasador wkurwić raczy. Za mną. Drewniany. Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. No, dajesz, dajesz. Na co ci te dwa miecze? Nawet z jednym sobie nie radzisz. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Nie? A kim? I jakim cudem się tu dostałeś? Czy ja mam omamy? Wydawało mi się, że już rozmawialiśmy w ogrodzie. W ogrodzie? A tak, w ogrodzie. To mówiłeś, że po co przyszedłeś? Zanim spytam, muszę powiedzieć, że nieźle władasz mieczem, chociaż przy uniku za bardzo odsłaniasz lewą stronę.
Wiem, nie potrafię wyplenić tego nawyku. Liczyłam, że w Nowigradzie tatko znajdzie kogoś, kto mi z tym pomoże. Ale... Nie mydlij mi oczu. Sam przyznałeś, że nie przyszedłeś tu, żeby udzielać mi lekcji. Nie ze mną te numery, Geralt. Przyszedłem zapytać o twojego nauczyciela retoryki, Jaskra. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! Walcz, a nie popisuj się! Nawet z jednym sobie nie radzisz. No chodź. Nigdy się nie nauczycie. A niech to. Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Bardzo chętnie. Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre, największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz to z tobą rozmawiałem w ogrodzie? Oczywiście, że ze mną. A co, Roza postanowiła sobie z ciebie zażartować? Nie gniewaj się. Bawimy się tak od dzieciństwa. Zawsze wszyscy nas mylili. Rozumiem, że Jaskier też was mylił. No, zdarzało mu się, ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. Założę się, że polityka nie ma dla was żadnych tajemnic. Orientujemy się w tym i tamtym. A co konkretnie cię interesuje? Cesarz konsekwentnie prze na północ. Na dworze pewnie euforia. Wśród jego zauszników pewnie tak. Ale tatko mówi, że to już długo nie potrwa. Jak to? Tatko mówi, że wojna przeszkadza w handlu. I że wszyscy mają dość finansowania zachcianek cesarza. Ciekaw jestem, jak potoczą się losy wojny. Tatko mówi, że wszystko zależy od Radowida i tego, kto pierwszy zajmie Nowigrad. A co ma do tego Nowigrad? Przecież to wolne miasto. Nigdy nie mieszało się w konflikty zbrojne. Och, to akurat wie każde dziecko. Nowigrad ma największą flotę na świecie. I powiadają, że za to, co jest w miejskim skarbcu, można uzbroić ze dwie armie. Wracając do tematu. Czy Jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Czy ja wiem? Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka.
Edno! No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaskra, to dość dziwne. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oksenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywał o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodu był ponoć hojnym mecenasem sztuki. O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Ta kobieta nie pochodzi z tych stron, prawda? Pamiętam, że wychwalał jej śpiewny kowirski akcent. To by się nawet zgadzało, raz czy dwa nazwał ją chyba cyranką. W Kowirze takie dziwaczne imiona to norma. Będę musiał spytać Zoltana o tę cyrankę. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. To jak będzie z naszymi lekcjami? Potrafisz być bardzo przekonująca, pani. Gdzie i kiedy mam się stawić? To może jutro, o tej samej porze. Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia, mistrzu. Mistrzu? Right.